Wśród nas jest tutaj osoba, która została uzdrowiona tydzień temu na naszym spotkaniu uzdrowieniowym w sobotę, ale niestety nie ma odwagi, żeby wyjść na środek, więc czuję się zobligowany do tego. Amen. No muszę, mamo, powiedzieć, że to ty. No muszę, mamo, powiedzieć. A więc w sobotę modlono się o mamę w naszym kościele, uzdrowienie z silnych bóli kręgosłupa. I we wtorek zadzwoniła mama do mnie z Dębicy i przekazała mi informację, że została całkowicie uzdrowiona. Po wielu latach odstawiła tabletki, jest zdrowa, także ma się bardzo dobrze. Amen. I chwała za to Jezusowi, ludzie! Amen. Jednak odważyła się, proszę. Tak, to prawda. Byłam tydzień temu i prosiłam Boga o uzdrowienie. Byłam już kilka razy uzdrawiana na kręgosłup, ale no widocznie nie przyjmowałam tego z wiary. Ale tydzień temu w sobotę uwierzyłam w Jezusa. Szłam po prostu po to uzdrowienie z wiarą. I tak to róbcie. Tak to róbcie, bo to tak działa. Bierzcie uzdrowienie z wiary. Dzisiaj, wczoraj przyjechałam tutaj, aby wam wszystkim to powiedzieć. Przyjechałam po polski, żeby wam powiedzieć, że Chrystus uzdrawia. Chrystus robi cuda, naprawdę. Dziękuję bardzo. Amen. 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 To jest wszystko dla nas, przyjaciele. Chrystus jest dla nas. Chrystus jest dla nas. To, co mówił Michał, to się wydarzyło wszystko na krzyżu. To już jest wykonane. To trzeba tylko brać przez wiarę. Nie trzeba się szczypać z tym, czy jestem godzien, czy nie godzien, czy taki, czy inny. Nie ma żadnego znaczenia. Łaska to jest niezasłużona Boża przychylność. Ona jest z krzyża Golgoty. Ona jest dla nas dana. Nie trzeba niczego, tylko trzeba to brać. Rozumiecie? Trzeba brać łaskę. Zarówno do życia wiecznego, jak i do każdego sukcesu tutaj na ziemi. Nie ma czegoś takiego, że ludzie na ziemi muszą żyć w jakichś opresjach. Że diabeł ma dojeżdżać ci jak burą sukę, dlatego proszę ciebie, bo ty jesteś człowiekiem, a on jest diabłem. No i co z tego, że on jest diabłem, a ty człowiekiem? Ty jako człowiek otrzymałeś od Boga władzę nad tym diabłem, który się nad tobą pastwi. Masz władzę nad nim. Rozumiesz? Zacznij z tego korzystać. Zacznij to brać. Nie musisz chodzić na skróty w życiu i przy okazji łapać jakieś dziwactwa po drodze. Nie musisz chorować, być nieszczęśliwy, odrzucony, pogięty, jakiś człowieku, jakiś taki w ogóle, wiesz. To nie trzeba. To z krzyża trzeba brać wszystko. Z krzyża brać. Słyszeliście świadectwa? Z krzyża się bierze wejście do nieba, z krzyża się bierze uzdrowienie, z krzyża się bierze zaspokojenie finansowe, zaspokojenie emocjonalne, zdrowie psychiczne, to się bierze z krzyża. I nie chodzi się i się nie kozaczy i się nie mówi, że ja się nie nadaję, albo że ja sobie wypracuję, a olej wypracowanie! Przestań się spinać jak agrafka, rozumiesz? Przyjdź do Boga, uklęknij przed nim, powiedz: Jezus, ja potrzebuję Ciebie! Ja się nie zgadzam na żadne porażki w moim życiu. Przyjmuję Twojego Świętego Ducha i będę teraz żył jak zwycięzca, bo powołałeś mnie do zwycięstwa. Nie powołałeś mnie na jakąś brudną szmatę, którą diabeł będzie wycierał swoje śmierdzące piekło. Jestem człowiekiem. Jezus jest zwany Synem Człowieczym. To Syn Człowieczy. Rozumiesz? Jesteśmy tak cenni dla Boga, że On zszedł na ziemię pod postacią człowieka i umarł za nas. On nie przyszedł na ziemię jako wielbłąd, koń czy coś innego. Rozumiesz? Rozumiesz, jaka jest? Bóg posłał na ziemię swojego Syna jako człowieka. Tak Mu zależy na rasie ludzkiej. Rozumiesz? Na tym Mu zależy, żeby ludzie byli szczęśliwi, żeby żyli zwycięskim życiem. Zwycięskim życiem. Ja widzę, jak jesteś...